Kiedy mówimy o psychoterapii uzależnień czy uzależnienia od alkoholu, to po pierwsze przekazujemy pacjentowi pewną wiedzę. Pewną wiedzę na temat alkoholu i samego uzależnienia. A ta wiedza jest mu potrzebna do tego, żeby on mógł sam zobaczyć, które objawy dotyczą jego osoby i żeby on sam mógł zidentyfikować się ze swoją chorobą. Kolejna sprawa, to trzeba wiedzieć o tym, że nikt z pacjentów nie decyduje się na leczenie dobrowolnie. Ci, którzy przychodzą na leczenie, musieli wcześniej ponosić jakieś konsekwencje wynikające z picia alkoholu. I większość osób, które przychodzą, to przychodzą, bo żona, bo córka, bo szef, bo zdrowie, lekarz i tak dalej. Bo jakieś kłopoty finansowe czy prawne. I nam chodzi o to, żeby ta zewnętrzna motywacja, z którą on do nas przyszedł, zamieniła się w motywację wewnętrzną i żeby on zaczął robić to dla siebie samego, a wtedy ci wszyscy inni skorzystają. Jednocześnie pacjent powinien zweryfikować swoje zachowania, dlatego że wiele z jego zachowań ułatwia sięgnięcie po alkohol, żeby zobaczył, jakie zachowania, jakie sytuacje i tak dalej. Pacjent też, który przychodzi na leczenie, on jest gdzieś przez coś kontrolowany, czyli jest zewnętrzna kontrola jego zachowań. On na przykład nie pije, bo się boi szefa, nie pije, bo się boi żony, nie pije jeszcze z jakichś innych powodów. I znów nam chodzi o to, żeby to on kontrolował, żeby on decydował o tym, czy on będzie pił, czy nie będzie pił. Każdy, kto przychodzi na terapię, ma bardzo pogmatwane życie uczuciowe też. Ma też pozrywane różne relacje osobiste, społeczne. Też chodzi o to, żeby temu się przyjrzeć i żeby ewentualnie to wszystko uporządkować i naprawić. No a tak na dobrą sprawę, porządkowanie tego będzie możliwe wtedy, kiedy on będzie zachowywał abstynencję. Jeszcze wracając do tej abstynencji. Bardzo przez wiele, wiele lat abstynencja była jedynym miernikiem skuteczności leczenia. Ale przecież to nie jest tylko kwestia utrzymania abstynencji, ale to jest też kwestia funkcjonowania w rolach na przykład. Co z tego, że kogoś nie było w domu dlatego, że pił? Kiedy teraz go też nie ma w domu, nie wywiązuje się z roli męża czy ojca, bo, nie wiem, biega do klubu abstynenta, biega na meetingi czy biega na terapię. I dlatego tak ważną rzeczą jest, żeby to wszystko gdzieś tam uporządkować i unormować. I jeżeli się ocenia skuteczność, to żeby również na to patrzeć. I na pewno pozytywne jest to, jeżeli pacjent ograniczy to picie, jeżeli go więcej będzie w domu, jeżeli będzie pił mniej, jeżeli będzie pił rzadziej. Dlatego, że nie dla każdego ten cel, czyli taka całkowita abstynencja jest tak łatwo osiągalny. Można przejść przez te inne etapy po to, żeby później dojść do pełnej, całkowitej abstynencji. Jest jeszcze wykorzystywany w psychoterapii uzależnień tak zwany dialog motywujący. Czyli chodzi o wspólne poszukiwanie powodów, dla których należałoby cokolwiek zmienić w moim postępowaniu. Na budowaniu takiej wewnętrznej motywacji do dokonywania zmiany i do wywołania takiego przekonania o możliwości
dokonania tej zmiany. Dlatego, że ci pacjenci, którzy do nas przychodzą, oni po prostu często nie wierzą w to, że są w stanie cokolwiek zmienić. Oczywiście tu można byłoby dodać jeszcze parę różnych czynników, ale to są takie pewnie najistotniejsze.